bo ja się czuję maleńki jak robak, ale króla nie widzę większym od siebie. Wszyscy będą w mieście? Może tak będzie, że wszyscy lekkim chlebkiem żyli. Trzeba i ciężko pracować. Ziemię to trzeba kochać po prostu, no. Jak mam siedzieć za biurkiem, to ja dziękuję. Ja wolę już być przy świnkach. Ziemia człowieka wydała i ziemia człowieka zje, ale za to trzeba ją wielbić. Nareszcie żniwa naprawdę się rozpoczęły. Taki widok należy już do rzadkości na polskiej wsi. Pan Franciszek swoje 12-hektarowe pole kosi snopowiązałką starego typu. Praca na niej jest o wiele cięższa i mniej wydajna niż na kombajnie. Pomaga mu sąsiad. Wysłużona maszyna odmawia posłuszeństwa. Jedziemy do domu, bo się zgięła ta, no i musi być sprostowana. Tak się kosić nie da. Trochę nie tydzie tego cholerstwa jakiegoś zielonego. Ta słoma też jeszcze tako jest. Dobre do kosy, ale nie do snopowiązałki. Pani Franciszka przeczuwa kłopot. Jest realistką. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeżeli znowu spadnie deszcz, nie skoszą wiele zboża. A potem trzeba jeszcze ustawiać snopki i czekać, aż wyschną, żeby zwieść je do stodoły. Komar jak z dębu spadł, to też sobie odpoczął. Pan Franciszek nie lubi pośpiechu. Praca prędzej czy później musi być wykonana. Na razie może zaczekać. Gospodarzu, wróć tu, zrozumiałeś? Przyjechali właśnie znajomi letnicy i szczęśliwie dla Franciszka jest okazja ucieczki od codziennych problemów. Słuchaj no, Franek. Trzeba Boga prosić i dupę podnosić, bo za chwilę może lać. Nie da rady ruszać się. Jak muszę przywołać, bo oni tam siedzą przy tym stoliku, a ten się ciat sprzeciwia. No muszę, no bo nie będzie wyboru. Nie wiem, nie wiem. Trzeba wziąć ten najmniejszy i najgrubszy kij. Może to będzie realne. Tak, ja mu nawet przyszły przy ludziach. Tak. Ale co to? A co to, proszę panią? Przecież czymś go trzeba nastraszyć. A idzie, idzie, boi się. Już właśnie poczuł, że ja idę z kijem. O właśnie, proszę, idzie. Się kija boję. Przepadło, żeby on słuchał. Ja i ciebie posłucham, nie bój się, jak będziesz mądrze gadać, dobrze gadać, to ja i ciebie posłucham. To znaczy się, że ja gadam i nie mądrze, tak? No pewno, że więcej gadasz głupstw jak mądrych rzeczy i dlatego ja cię nie słucham, no. Jak ci się uda, to czasem powiesz coś takiego, ale to ci się zasadniczo nie udaje.
mówisz? Bo ty nigdy nie słuchasz. Dzień dobry, panie Adamie. Stenia mówi. Wiesz, jak tu mnie przed chwilą zatrzymał, że byłby pan tak uprzejmy i podrzucił dwie przyczepy na pole. Czy to jest możliwe? Tak, ja tu jestem na polu. Tak, ja jestem tu. Dobra, cześć, pa. Pani Stenia swój czas dzieli między sklep z nasionami, bar i obowiązki radnej. Ale kiedy przychodzi lato, wynajmuje od sąsiadów potrzebne maszyny i żniwuje na swoim niewielkim polu. Uprawa roli jest dla niej przyjemnością i każdego roku z wielką radością obsiewa swoją ziemię i zbiera z niej plony. Jej ziemia nigdy nie będzie leżała odłogiem. Dzień dobry. Więcej przyczep, słuchajcie, jak tego zboża. Tam tak, kurczę, cienko. Na tym polu taka przypalona i za rzadko posiada. Pan Edward Wełpa, od ponad 20 lat zwaśniony z braćmi gralami, za chwilę zacznie wyścig o żniwne pierwszeństwo. Kto będzie lepszy? Wełpowie czy gralowie? Na razie ja w pole jeszcze w pole nie wyjechałem, a jak już wyjadę, to będę rywalizował z nimi. Oni dwoma, ja jednym i będę szybciej kosił jak oni. Ja jak wyjeżdżam, to u mnie kombaj musi iść, nie stoję. Kombaj wyszykowałem tak, że tam nie ma nic prawa zepsuć. Nowa postać w naszym filmie, pan Jan, rolnik, były kierowca i początkujący biznesmen. Lubi podróżować i rozmawiać z ludźmi. Na razie nie wie jeszcze, co ma wybrać, rolnictwo czy przydrożny interes. Teraz musisz trzymać. Całą dziesiątkę dostał. Po poradę udaje się do znanego w okolicy wróżącego ze stołu. Tu, to taki jestem niespokojny, bo... Troszeczkę jakbym taką lokatę ulokowałem i nie wiem, czym się powiedzieć, bo mam też gospodarstwo. W gospodarstwie no, nie ma za dużo tych dochodów i poszedł właśnie w to. Bar przydrożny. Na początku seansu muszą być cztery osoby. Po jakimś czasie jedna może odejść. Uczestniczą w nim dzisiaj oprócz pana Janka sąsiadka wróżbity, jej koleżanka i żona. Czy lepiej będzie temu panu na gospodarce, czy lepiej w barze? Jeśli na gospodarce, to raz stukniesz, a jak w barze, to dwa razy. Mylne pytanie? Dwa razy. Lepiej bar, nie, pan syna. Ile pan ma dzieci, ten pan? Tyle razy stukniesz, no? Syna. Dwoje? Dwoje pan ma? Jeszcze chcę sprawdzić, czy... Ile córek ma ten pan? A ile synów? Córki pan nie ma? Synów ma pan, nie? Czy muszę okratować bar? Okratować? Okratować. Przed złodziejami. Aha, czy ten pan musi okratować ten swój... Bar. Bar. Jeśli tak, to raz stukniesz, a jeśli nie, to dwa razy. No, raz muszę. Pan... Musi pan kratę założyć. Zaczęłem i muszę skończyć. No tak. Jeszcze pokażę coś innego. Stuknij dwa razy, tylko dotknij zegarek, a masz go nie rozbić. A masz go dotknij zegarek. Jeszcze raz dotknij. Dobrze. Gdyby oni dyrygowali, to by zegarek był rozbity. Sprawa jest na tyle niejasna, że ekipa telewizyjna postanowiła uczestniczyć w seansie. Co nam wystukał stół, pokażemy państwu w następnym odcinku. A czego to takie coś jest, kudłate? Przed wiatrem. Aha. Takie cyrki. Ja wiem, czy będą bićki kogo. Jezus kochany. Jak to jest pięknie utworzone na tym świecie. W takim małym ekranie tyle ludzi się mieści. Nie? Pani Wanda cały dzień zajmuje się gospodarstwem.
jej syn Irek, jeden z najmłodszych gospodarzy we wsi, za chwilę wyjedzie w pole. Od tych żniw dużo zależy. A już dziubka wystawisz, na. Ten to sam chla, tak ładnie pije. No pij, pij. Przed tym z początku to pił bez palca, a teraz coś się wygłupia. O. Bo on chce cycka, a tu skąd mu cycka? Krowę by zamęczył. Takie małe cycki. Kurczę, tucia, żeby mu przybyło. Już, zaraz, zaraz. Tamto takie my mieli piękne jałuby na polu i ukradli nam obydwie. Tu zachodzimy na pole, a tam nie ma nic. W nocy przyjeżdżają, za ukradli. Nie było znaku nawet na polu. Wezmą, podprowadzą, na ten przyjedzie większa ilość. To my zostali bez niczego. No bo tak, ani czym zapłacić, ani na opryski, ani na opłaty, ani na nic. No i tak jakoś my się radzimy. To poleciałam, a to wiśnie rwałam w ogrodzie, na tego. A to truskawki, a to żeby tych parę groszy w domu było na coś. No i tak, a to wezmę te parę groszy, to zawsze jemu pomogę, dam na to czy na to. I tak te biedy jakoś od siebie odpychamy. No zanosiły się plony rekordowe w tym roku, ale to sucho. Spaliło na panewce. Cały czerwiec, maj, było sucho. No i co? Cienko, ale musi starczyć. No, jak się w ogóle zbierze, to może starczy, nie? No nie zbierzesz. To chociażby w nocy przyszło kosić, to będziesz kosić. Co ty bajdę, to będzie w nocy padać? Czy w dzień? Ja mówię, ale ty kochasz tę rolę. To jak papież, co się przewracał i całował. No musiał jakiś murzyn zostać po ojcu, nie? Żeby kochał ziemię. Edward Wełpa zaczął żniwa i rywalizację z braćmi gralami. Synowie wiedzą, jak bardzo zależy ojcu na zwycięstwie. Pola zwaśnionych rodzin sąsiadują ze sobą. Żniwiarze obserwują postępy swoich prac. A oto kombajn przeciwnika. Prowadzi go syn Ryszarda Grali. W żniwach co roku pomaga Gralom również pan Witek, sąsiad i przyjaciel rodziny. U siebie skończył, Adam szkoły kosił i pojechali ładować dla Adam szkoły, bo wiesik na ósmą drobą. Gdyby tak pogoda się utrzymała przez tydzień, to by żniwa ludzie porobili. Tymczasem na polu Wełpów niespodziewany postój. Tego pan Edward nie przewidział. W czasie żniw psują się nie tylko stare snopowiązałki. Gralowie koszą spokojnie, bez przestoju. Ty już jedziesz, to nie słyszysz, kurde, że ci kosa tarabani, kurde, to trzeba sprawdzić. Tylko na ham. Nie słyszy, jedzie, kurde, dudni kosa, on wali na hama. Przerwa potrwa trochę. Trzeba zaczekać na syna, który przyniesie z domu łożysko na wymianę. Gralowie niedługo skończą pracę. Też jednego roku do domu 70 deszcz popadał. Na polu wykoziłkował. Też ledwie życie muszę. Tylko. Pokaż, masz to? To tylko jedyne takie było. A gdzie są osłony? A gdzie są osłony? Nie ma, nie było tam. Było z osłonami. W tym miejscu, bo tam nie tym, tylko to. Myśmy już raz wymieniali. Chyba tutaj, w tym o, jest takie same. Marcin! A co już takie brudne? Za mało płacą ze zboże. Jakby oni płacili tak, jak ile tego nakładu jest, to by jeszcze... Mi się wydaje, jeżeli wejdziemy do Unii, takie warunki dadzą jak na Zachodzie, no to wtedy może się coś zmieni. Na Zachodzie mają dotacje. Jest paliwo dotowane. Tak. I sąsiad idzie.
Nie zaczynasz żniwa? No? Żniwa nie zaczynasz jeszcze? Jeszcze mi nie ma co. Zachodzimy do pani Rozali. Chcemy porozmawiać o żniwach, ale nie mamy pojęcia, dlaczego nasza obserwatorka ucieka w popłochu na nasz widok. Miałam gruszki jedne i patrzyłam do góry, a z góry druga uderzyła mnie tu. O, tu o. Gruszka. Niektóre tak narzekają, a ja mówię, ale źle. Na podwórku 2-3 samochody i traktory i wszystko jest źle. Nie jest źle, tylko tak się nauczyli. By chcieli nic nie robić, pieniądze gotowe brać. A na początku to każdy numer to była gospodarka. Tak. I bez roli. Cóż za piękny, kresowy zaśpiew pani Rozali. Najpierw początkiem to tych snopów wiązek nie było, no jedna na wioski. O, to syn mój. Właśnie chciałem dzień dobry powiedzieć, chociaż witam. Trochę nieogolony, ale nie ma czasu. Dzień dobry. No tak, tak wychodzi. Żniwa to nie żarty. W sklepie pani Steni to czas największego spokoju. Główni klienci zajęci są pracą w polu. Tak się składa, że dzisiaj nie ma klientów. To jest moja prawa ręka, z której jest, tak, pani Anita, to jest uczennica, już teraz będzie na trzecim roku. Tylko się nie przestraszę, mam taki bałagan w samochodzie, że głowa boli. Stenia swoje żniwa skończyła i już spokojnie może się zająć przygotowaniami do wesela córki. Jutro tylko tego samochodu nie. Proszę uprzejmie. Tak, posprzątaliśmy wczoraj bardzo. Zięciuniu przyszły, tak wrąbał mięsko, że aż mi się po prostu śmiać chciał, że on mnie tak słucha. Nigdy mi tak nie słuchał. I już jesteśmy na miejscu. Ja teraz coraz większy płaczek się zrobiłam, uważam. Coraz większy. To chyba wiekowo już przychodzi. Bardzo. To jak coś jakieś... Potrafię tak płakać. Słuchajcie, przyszły zaręczyny, w lutym były zaręczyny mojej córki. I mówię, tak temu Tomkowi od rana, taka byłam gieroj, szykowałam to przyjęcie, tak gieroj ze mnie, mówię, w życiu. Jak mu teraz nagadam, że jak on musi moją córkę szanować, że nie pozwolę, żeby on ją źle traktował i tak dalej. No oczywiście już to klęknął, poprosił o rękę tej mojej córki i no i już wszystko się odbyło, jak się należy. I teraz mówię, słuchaj Tomek i koniec. I to były moje słowa, które powiedziałam przy zaręczynach. Łzy jak grochy, tu gula mi stanęła, po prostu gardle zacisło mnie i koniec. Tak po prostu przeżywam. I teraz się sama w ogóle obawiam, że będę musiała 3 dni wcześniej przed weselem, przed tym błogosławieństwem, przed tym serdeczna matko, przed tym wszystkim zjeść chyba lekarstwa uspokajające, bo nawet nie udzielę błogosławieństwa, bo się zapłaczę. Ale tam będzie na plecach bez zamka. Zobaczę, bo jeżeli będę musiała mocniej dopasować, to muszę zamek dać. Tylko tą przefalmanę chyba troszeczkę szerszą zrobić. Bo tak, musi być większa. Za bardzo, albo węższą ją troszeczkę zrobić. Ja sobie nawet biustonosz kupiłam w tym kolorze, co sukienki. Troszeczkę, bo troszeczkę bliżej, troszeczkę, żebym pani widziała. Nie, nie za blisko, moment. Duże poduchy? Duże. W każdym bądź razie tych przygotowań te już na przyszły tydzień to wie pani już szok będzie. Szok. Sto lat temu w czasie żniw przyszła na świat dziewczynka, Rozalia. Tak mała i słaba, że rodzice przykryli ją białym płótnem i 2 dni czekali na jej pierwszy krzyk. Bogacasz nam swoim życiem. Dziękuję ci. O babcie, dużo jeszcze następna, do 200 lat. Gdzie Heniek jest? Aniu! Dlaczego mężczyźni nie dożywają tyle lat jak kobiety? Zagramy 100 lat dla naszej jubilatki. 200 lat.
dla jubilatki powiedział. Będziemy grać 200 lat. 200 lat, 200 lat. Jubilatki, takie nieszarpane. No to babcia tam nie będzie tańczyć, tylko dla niej ona to może babcia chce rock'n'rolla zatańczyć. Ale jak babcia miała 18 lat, to jeszcze nie było rock'n'rolli. Jest taki ten, ale Ługi Bugi był. Przed pierwszą wojną światową jeszcze nie grali rock'n'rolli. Ługi Bugi był. A babcia miała, ile miała? 20, nie? Wieczorne dojenie krów oznacza dla pani Franciszki koniec dnia, czas odpoczynku. Dzień nie należał może do udanych, ale snopowiązałka jest już naprawiona i jutro jej mąż znowu będzie kosił zboże. Jest bardzo odległa od spraw, które niepokoją jej męża. Też nam się godzi. W współczesnym świecie to mi się jedno nie podoba. Że, mój Boże, jaka nadprodukcja żywności. A z drugiej strony mówię, że 50 milionów ludzi umiera z głodu w ciągu roku. Jak to ze sobą pogodzić? Jak tu o tym nie myśleć? A zostaw to pole, niech leży ugorem, bo chleba jest zadość. A gdzieś człowiek z głodu umiera. Już wszyscy zjechali z pól, tylko Edward Wełpa i jego synowie jeszcze koszą. Awaria kombajnu została usunięta. Żniwa to są żniwa. To jest świątek, piątek i niedziela bezostatnie. Aż się skończy. Dzisiaj bracia Gralowie byli lepsi, ale to dopiero początek rywalizacji. Ostatni raz. Nawraca i jedzie, będzie sypał. No, na dzisiaj koniec. Jutro wstanie kolejny, żniwny dzień.